wrócić. Słuchaj, tam. Jak już ty jesteś, to się tam będzie też Raz, dwa raz. Proszę Państwa, bardzo raz. Proszę o przejście gości na stronę trybuny, tutaj w moim kierunku, ponieważ tam ustawią się kupce harcerzy. Bardzo proszę przejść tutaj na stronę trybuny. Tak, Szanowni Państwo, jak stoicie frontem do trybuny, proszę przejść na drugą stronę. Będziecie mieli pododdziały przed sobą. Thank you.
stój. Śląsk ma zawsze. W lewo, zwrot. Wyrównać. Za mną. Maj. Lewo. Stój. W lewo. Zwrot. Równaj do prawego. Mazowieckie, śląskie, trzy kroki w tył, marsz! Równaj do prawego! Jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, stoczona na polach Grunwaldu 15 lipca 1410 roku w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego, wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie, głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy. Pod dowództwem wielkiego mistrza Urlika von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi, złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów, wspieranymi lennikami obu tych krajów, Gospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie oraz uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami prywatnymi, między innymi chorągiem z Nowogrodu, wielkiego księcia Lingwena Semena pod dowództwem króla Polski Władysława Jagiełły. Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich. Nie została jednak wykorzystana do całkowitego zniszczenia zakonu. Na początku XIII wieku książęta Władysław Udonic, Konrad Mazowiecki, Mściwój I Gdański, Leszek Biały i Henryk Brodaty prowadzili akcję chrystianizacyjną na terenach pogańskich Prus. Akcję misyjną prowadził opat zakonu Cystersów w Łeknie i zakon rycerski braci Dobrzyńskich, powołany w tym celu przez księcia Konrada. Akcje te, podobnie jak akcja biskupa Chrystiana, w oparciu o Fundację Dobrowską, nie przyniosły jednak spodziewanych efektów. W tej sytuacji w 1226 roku książę mazowiecki Konrad zaprosił za namową Jadwigi Śląskiej na swoje ziemie zakon krzyżacki, oddając mu w dzierżawę ziemię chełmińską, gdzie zakon znalazł dogodną bazę do walk z plemionami Prusów, które zagrażały ciągłymi najazdami północnym rubieżom Mazowsza. Cesarz Fryderyk II oraz papież Grzegorz IX oficjalnie zezwolili zakonowi założyć swoje własne księstwo na terenach odebranych Prusom. Formalnie księstwo to miało stać się częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego i jednocześnie lennem książąt mazowieckich. Oprócz napływania kolejnych braci i kolonistów niemieckich, zakon otrzymał wsparcie papieża. Wyprawy przeciw Prusom zyskały rangę krucjat, w których brali udział także polscy książęta. W 1235 roku do krzyżaków przyłączyli się bracia Dobrzyńscy, a w 1237 zakon kawalerów mieczowych zawarł z nimi sojusz polityczno-militarny, będący właściwie unią tych dwóch zakonów. W XIII wieku stosunki polsko-krzyżackie były dobre, lecz wiek XIV wraz ze wzrostem potęgi zakonu przyniósł zmianę. Będąc królem Polski,
Wacław II Czeski zawarł z Brandenburczykami umowę, na mocy której miał oddać Pomorze Gdańskie w zamian za nową Marchię. Ostatecznie do zmiany nie doszło z powodu śmierci króla. Jednak w 1308 roku Brandenburgia postanowiła skorzystać ze słabości państwa Władysława Łokietka i zajęła Pomorze. Książę zmuszony był zwrócić się o pomoc do krzyżaków, którzy wyparli najeźdźców. Za swoją pomoc zażądali jednak wysokiej zapłaty przewyższającej wartość odbitych ziem. Wobec odmowy zapłaty przez Władysława zagarnęli całe Pomorze Gdańskie w 1309 roku. Osłabiona w tym czasie Polska, podzielona wciąż na dzielnice, nie była w stanie natychmiast przeciwstawić się agresji, co spowodowało utratę tych ziem na długie lata. W 1320 roku królem został Władysław I Łokietek, który wygrał proces z krzyżakami przed sądem papieskim w Inowrocławiu. Wyrok z 1321 roku nakazał im zwrot Pomorza Gdańskiego, ale zakon, mimo polskich akcji dyplomatycznych i orzeczeń sądów papieskich, nie zamierzał zwrócić tych ziem. W 1331 roku doszło do zawarcia groźnego dla Polski sojuszu Jana Luksemburskiego z krzyżakami. Ci ostatni, licząc na wspólną akcję pod Kaliszem, najechali na kraj od północy. Łokietek postanowił zaatakować część ich sił. 27 września 1331 roku doszło do starcia pod Płowcami na Kujawach. Bitwa nie została jednoznacznie rozstrzygnięta, lecz to strona polska zrealizowała swój cel. Kampania krzyżaków na ziemiach polskich została przerwana. Jednak już 9 kwietnia 1332 roku zakon ponownie napadł na Polskę, zagarniając Kujawy i ziemię dobrzyńską. 25 kwietnia 1333 roku na tronie polskim zasiadł syn poprzedniego króla, Kazimierz. Okazał się władcą niezwykle sprawnie poruszającym się w świecie dyplomacji. W 1335 roku doprowadził do pierwszego zjazdu wyszehradzkiego, na którym za cenę 20 tysięcy kop groszy praskich oraz uznanie zwierzchności Jana Luksemburskiego nad Śląskiem, król Czech zrzekł się wszelkich praw do korony polskiej. Oznaczało to ostateczne przekreślenie sojuszu czesko-krzyżackiego. Ponadto usiłowano rozstrzygnąć sprawę utraconych przez Polskę ziem. Ponieważ rezultaty nie zadowalały króla polskiego, zdecydował się on na oddanie sprawy pod sąd papieski. Wyrok z 16 września 1339 roku nakazywał zwrot Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i Pomorza Gdańskiego. Był to już drugi wygrany przez stronę polską proces, ale krzyżacy ponownie nie zgodzili się na oddanie zagrabionych ziem. Tymczasem zmarł książę Rusi Halickiej Bolesław Jerzy II, który przed śmiercią uczynił swym sukcesorem Kazimierza, co postawiło przed polską polityką zagraniczną nowe wyzwanie. Król musiał dokonać wyboru, gdyż Polska nie była wówczas na tyle silna, by podjąć się walki na dwóch frontach. Kazimierz Wielki uznał, że lepszym nabytkiem dla korony byłoby uzyskanie terenów księstwa ruskiego, w związku z czym spór z zakonem należało załagodzić. W tych warunkach doszło w roku 1343 do zawarcia pokoju w Kaliszu, dzięki któremu zapewniony został rozejm, a Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską. Poza tym Kazimierz Wielki zachował tytuł władcy Pomorza Gdańskiego, co w przyszłości mogło stanowić podstawę do ewentualnych roszczeń strony polskiej. Stosunki polsko-krzyżackie z roku na rok ulegały systematycznemu pogorszeniu.
co w konsekwencji musiało doprowadzić do konfrontacji zbrojnej. Miała ona miejsce na polach Grunwaldu, na których w tej chwili się znajdujemy. Bitwa rozpoczęła się około południa naprzeciw wojsk Wielkiego Mistrza, a dzieliła ich nawzajem od siebie odległość jednej strzały. Stały ukryte w lasach armie sprzymierzonych. Długie wyczekiwanie w pełnym słońcu sprowokowało Wielkiego Mistrza do wysłania emisariuszy z prowokacyjnym podarunkiem, dwoma nagimi mieczami. Długosz tak opisuje ten fakt. Wielki Mistrz Pruski, Urlyk, posyła tobie i twojemu bratu dwa miecze ku pomocy, byś z nim i z jego wojskiem mniej się ociągał i odważniej, niż to okazujesz, walczył, a także, żebyś dalej się nie chował i pozostając w lasach i gajach nie odwlekał walki. Niedługo potem całe wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem ojczystą pieśń Bogu Rodzica, a potem wznosząc kopie, rzuciło się do walki, aby w ferworze jej można było rozpoznać się na polu bitwy, ustalono hasła, które brzmiały: Kraków, Wilno. Dalszą część zobaczycie już Państwo bezpośrednio na polu bitwy. Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości, podpułkownik Wacław Samocik, złoży meldunek pierwszemu zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałowi dywizji Anatolowi Wojtanowi, o gotowości do uroczystości. Pododdziały na prawo! Patrz! Podpułkownik Samocik melduje. Pododdziały gotowe do uroczystego apelu z okazji 603. rocznicy Bitwy Grunwaldzkiej. Żołnierze i harcerze! Czuwaj, Równy i duchowie, czuwaj! Czuwaj! Pododdziały, baczność! Pododdziały, spacznij!
pododdziały baczność, pododdziały na prawo, patrz, poszedł flagowy baczność do podniesienia flagi państwowej, marsz! W kierunku masztu maszeruje poszedł flagowy, który za chwilę dokona podniesienia flagi państwowej. W skład pocztu wchodzą dowódca pocztu, podporucznik Łukasz Bugajski, flagowy starszy kapral Karol Wizdoń, asysta kapral Adam Krzemiński. Pododdziały baczność, pododdziały spoczni. Wysłuchajmy pieśni Bogu Rodzica. Pododdziały baczność, pododdziały na prawo, patrz! Pododdziały baczność, pododdziały spoczni. Dzień dobry. W imieniu pana wójta Henryka Kacprzyka oraz lokalnej społeczności wszystkich bardzo serdecznie witam. Cieszymy się bardzo, że państwo do nas dotarli. Cieszymy się, że witamy was taką pogodą właśnie teraz, a nie taką, jaką jeszcze mieliśmy rano. I jesteśmy pewni, że to będzie niezwykły dzień, jak zawsze, jak co roku o tej porze, w tym szczególnym miejscu. Posłów i senatorów, pana Lecha Stefaniaka, ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Iraku. Witam generała dywizji Anatola Wojtana, zastępcę szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, generała brygady Andrzeja Danielewskiego, szefa szkolenia wojsk lądowych, generała brygady Stanisława Olszańskiego, zastępcę dowódcy 16. Dywizji Zmechanizowanej,
pułkownika Dariusza Kosowskiego, zastępcę dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej imienia Zawiszy Czarnego. Bardzo cieszymy się, że przybyli pan Julian Osiecki, przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pani Anna Wasilewska, wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Witamy pana Jarosława Słomę, wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i pana Gustawa Marka Brzezina, członka zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Witamy przedstawicieli wojewody, samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli policji, inspekcji, straży i wszystkich innych służb. Witamy duchowieństwo, kombatantów, harcmistrz Małgorzatę Sinicę, naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Jest wśród nas pani Dorota Jerzewska-Olszewska, komendantka chorągwi warmińsko-mazurskiej i pan Przemysław Padrak, przewodniczący Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Witamy przedstawicieli ruchu harcerskiego. Drodzy Państwo, jak co roku od lat czterech nie przyjechali, a przybiegli do nas z ziemi michałowskiej zbrodnicy biegacze, a także biegacze z Wicbarka Welskiego pokonali 130 km, aby być tutaj i aby zademonstrować swoje przywiązanie do tradycji. Wśród nich są także włoskarze, paraolimpijczycy z Londynu. Wśród nich mistrz olimpijski pan Bogdan Król, który gospodarzowi tej ziemi, panu Henrykowi Kacprzykowi, wręczy symbol siły, niezłomnej woli, stalową różę. A biegacze zbrodnicy i Wicbarka Welskiego witraż w kształcie wieży zbrodnicy wykonany przez dzieci z warsztatów terapii zajęciowej. Dziękujemy bardzo serdecznie za ten miły gest. A za chwileczkę poproszę, aby głos zabrał gospodarz, pan wójt Henryk Kacprzyk. Szanowni Państwo, jako wójt gminy Grunwald mam zaszczyt otworzyć uroczystości 603. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Witam serdecznie wszystkich uczestników naszej uroczystości. Witam wojsko, witam harcerzy, witam rycerzy, witam wszystkich pozostałych gości. Tu na polach Grunwaldu bardzo wyraźnie towarzyszy nam przekonanie o znaczeniu, jakie dla trwania narodu ma jego historia. Polacy odwoływali się do niej zawsze, czerpiąc siłę do walki i pracy dla ojczyzny. Dlatego ważne jest, byśmy pielęgnowali to bezcenne dziedzictwo oraz uczyli kolejne pokolenia szacunku do patriotycznych cnót i wartości. Życzę wszystkim uczestnikom obchodów niezapomnianych wrażeń z pobytu na terenie naszej pięknej gminy. Łączę się z Państwem w przeżywaniu tych uroczystych chwil. Dziękuję panie wójcie. I bardzo proszę, aby w imieniu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego swoje słowa przekazał Państwu pan Jarosław Słoma. Bardzo proszę, panie marszałku. Szanowni Państwo, znajdujemy się na polach grunwaldzkich w miejscu, gdzie 603 lata temu, 15 lipca 1410 roku, rozegrała się jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. W pamięci wielu pokoleń Polaków i innych narodów bitwa ta była wydarzeniem epokowym, momentem na miarę przełomu cywilizacyjnego i duchowego. Dziś, pomimo upływu ponad 6 stuleci, spotykamy się w tym miejscu na żywej lekcji historii. Tradycją stała się już inscenizacja bitwy z udziałem tysięcy rycerzy, którzy w lipcową zmienną pogodę na ogromnym polu w pobliżu wioski Grunwald odtwarzają przebieg tej krwawej walki. Wtedy w starciu na śmierć i życie wzięło tu udział kilkadziesiąt tysięcy zbrojnych. Istnieje takie potoczne wyobrażenie, że pod Grunwaldem walczyli Polacy z Niemcami. Tymczasem starły się tutaj niemal wszystkie ludy nowej, młodej Europy. Polacy, Litwini, Łotysze, Czesi, późniejsi Ukraińcy, późniejsi Białorusini, Mołdawianie, mieszkańcy Krymu, z wojskami, które przybyły z całego kontynentu, złożonymi z przedstawicieli ówczesnej rycerskiej międzynarodówki.
Byli wśród nich Francuzi, Anglicy, Włosi, Kastylijczycy, Aragończycy oraz wszyscy ci, którzy w walce upatrywali możliwości awansu, wzbogacenia się czy zdobycia zaszczytów. Ostatecznie po kilkugodzinnej bitwie szala zwycięstwa przechyliła się na stronę oręża polskiego i wojsk sprzymierzonych pod dowództwem króla Władysława II Jagiełły. W walce poległa większa część łacińskiego rycerstwa, ściągniętego przez wielkiego mistrza zakonu Ulricha von Jungingen, poległ też sam wielki mistrz. Wynik bitwy miał zasadniczy wpływ na stosunki polityczne w ówczesnej Europie. Było to tak wielkie starcie, że raz na zawsze złamało potęgę militarną krzyżaków. Ranga zakonu stopniowo spadała. Olbrzymi okup, który przekraczał dwuletni dochód polskiego króla, złamał finanse i gospodarkę państwa krzyżackiego, przez co zakon do końca swego istnienia tonął w długach. Było to wydarzenie bez precedensu w historii państwa polskiego, które trwale wzmocniło naszą pozycję w średniowiecznej Europie i osłabiło sytuację polityczną zakonu krzyżackiego. Nowy układ sił spowodował zasadniczą zmianę stosunków w Europie. Król Polski, kraju, który stał się znany powszechnie po pokonaniu pod Grunwaldem rycerskiej międzynarodówki łacinników, stał się jednym z najbardziej cenionych władców świata chrześcijańskiego. Pamięć o Wielkiej Bitwie stała się zaś trwałym składnikiem pamięci zbiorowej Polaków i Litwinów. Dzień 15 lipca stał się dniem pierwszego święta państwowego w naszym kraju. Zwycięstwo grunwaldzkie rozładowało pamięć o upokorzeniach doznanych od krzyżaków. Ukazywane było na malowidłach, opisywane w poematach i pieśniach. Jego przebieg, jego rozgłos krzepił serca, szczególnie w latach upadku Rzeczypospolitej i utraty niepodległości. Tradycja Grunwaldu w ciągu 123 lat zaborczej niewoli dodawała otuchy i odwagi. Pomagała uwierzyć, że stać nas na wiele w chwili największego niebezpieczeństwa. Grunwald odzwierciedlał różne symbole w zależności od zmiennych dziejów naszego kraju. Był odwołaniem do interwencji Bożej, przynosił chlubę nam wszystkim jako potomkom bohaterów Wielkiej Wojny, stanowił dobry przykład, że nie tylko nieszczęścia towarzyszyły naszej historii. Ale Grunwald pełni też jeszcze jedną rolę. Jest najznakomitszym przykładem wspólnego dzieła państw Polski i Litwy. Stał się więc pewnego rodzaju odwołaniem do hasła, które dzisiaj jest nam szczególnie bliskie, do hasła zjednoczenia. W 1410 roku chodziło o zjednoczenie ludów w walce ze wspólnym wrogiem. Dziś owo grunwaldzkie zjednoczenie odpowiada potrzebom, z których zrodziła się Unia Europejska. Powstała w XVI wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów, to bodaj najlepsze znane w dziejach powiązanie dzisiejszej Unii Europejskiej z przeszłością. To twór odwołujący się do potrzeb ludów mieszkających na naszym kontynencie. Bitwa potwierdziła sens Unii. Polityczny związek Polski i Litwy wyrósł na regionalne mocarstwo, które brane było pod uwagę we wszystkich poważniejszych planach i grach politycznych kontynentu. Zwycięstwo pod Grunwaldem po raz pierwszy od zjazdu gnieźnieńskiego rozsławiło imię Polski na całą Europę. Odnotowane zostało przez wszystkich europejskich kronikarzy. Triumf połączonych sił pod dowództwem króla Władysława Jagiełły przypomina nie tylko o potędze ówczesnego Królestwa Polskiego, siły, z którą każdy w średniowiecznej Europie musiał się liczyć. Stanowi on również przykład dobrych stosunków z naszymi sąsiadami na długo przed powstaniem idei zjednoczonej Europy. O takich momentach w historii Polski należy przypominać przy każdej nadającej się okazji. To one budują naszą narodową tożsamość, a dla wszystkich Polaków są powodem do dumy. Dlatego też tak ważne jest wzmacnianie świadomości historycznej społeczeństw poprzez kontynuowanie obchodów bitwy grunwaldzkiej. Bo dziś Grunwald to nie tylko bitwa, to również bogata literatura, archeologia, malarstwo, rzeźba nim inspirowana,
a także plenery malarskie, które co roku towarzyszą obchodom grunwaldzkim. Dziś Grunwald to nasz narodowy symbol jedności i zwycięstwa. Polska i Europa wyciągnęły wnioski ze swojej historii. Dziś żyjemy we wspólnej Europie, budujemy naszą pomyślność ponad granicami, z poszanowaniem własnej odrębności, ale i czerpiąc korzyści ze współpracy gospodarczej, kulturalnej i społecznej dla pożytku nas wszystkich. Deklarujemy, że uczynimy co w naszej mocy, aby młode pokolenia w Polsce, w krajach sąsiednich i na całym kontynencie, nie zapominając o przeszłości, mogły rozwijać swoje talenty i realizować marzenia we wspólnym europejskim domu w warunkach pokoju i współpracy. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy panie marszałku za tę historyczną refleksję. Szanowni państwo, nasze spotkania grunwaldzkie, o czym pewnie wiecie, to są spotkania, w których ważną częścią odgrywa apel harcerski. I właśnie tę część teraz rozpocznijmy. Zapraszam harcmistrza Dariusza Anaszewicza. Pod oddziały drużyny na moją komendę. Pasztoś! Spocznij! Baczność! Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego. Grunwald, pole bitwy, 13 lipca 2013 roku. Rozkaz grunwaldzki. Spocznij! Druhny i druhowie, członkowie wspólnoty drużyn grunwaldzkich. 603 lata temu nasi przodkowie stanęli do wielkiej bitwy na grunwaldzkim polu. Zwycięstwo przyniosły im honor, odwaga, przywiązanie do ojczyzny. Wieczną sławę dała im wiara, że dla tego, co wspólne, warto poświęcić się aż do ostatniej kropli krwi. Dzisiaj wy, zuchy, harcerki i harcerze, instruktorki i instruktorzy wspólnoty drużyn grunwaldzkich, stojąc na progu dorosłości, przygotowujecie się do decyzji, które będą wymagać podobnej odwagi, honoru i równie wielkiej siły, że ścieżka waszego życia oraz wspólne losy waszych rodzin, miast, regionów i wreszcie całej ojczyzny wymagają poświęcenia podobnego do tego, które stało się udziałem rycerzy króla Jagiełły i księcia Witolda. I rok nowych wyzwań, nowych nadziei i planów. Ufam, że jest to też moment, w którym spoglądając na zakończony właśnie rok grunwaldzkiego współzawodnictwa odczuwacie satysfakcję i dumę z tego, co udało wam się razem zrobić, a grunwaldzka odznaka daje wam inspirację do wielkiej, harcerskiej gry w nowym roku. Były dla was niegasnącym światłem i drogowskazem na ścieżce wszystkich waszych wyborów i decyzji. Na wniosek przewodniczącego wspólnoty drużyn grunwaldzkich po zrealizowaniu zadań grunwaldzkich w roku harcerskim 2012-2013 przyznaję tytuł i odznakę drużyny grunwaldzkiej 81 jednostką harcerską. Baczność! Podpisała harcmistrz Małgorzata Sinica. Spocznij! Drużyna proporcowy. Baczność! Pierwszy szereg 8, drugi szereg 6, trzeci szereg 4, czwarty szereg 2 kroki na wprost. Marsz! Spocznij! O wręczenie odznak grunwaldzkich proszę naczelniczkę Związku Harcerstwa Polskiego druhnę Małgorzatę Sinicę, zastępcę naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego druha harcmistrza Krzysztofa Budzińskiego, komendanta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej druhnę harcmistrz Dorotę Olszewską-Jeżowską, przewodniczącego wspólnoty drużyn grunwaldzkich druha harcmistrza Przemysława Podraka.
Dziękuję bardzo. Murzynarz proporcowych. Baczność! W tył! Zwrót! Pierwszy szereg 3, drugi szereg 5, trzeci szereg 7, czwarty szereg 9 kroków na wprost. Marsz! W tył. Zwrót. Spocznij. Harcerskie wici. Grunwald, pole bitwy. 13 lipca 2013. Grunwaldzkie wici. Druhny i druhowie. Wspólnota drużyn grunwaldzkich to przyjaźń, rodzina, siła i patriotyzm. Wspólnota to rodzina, która się przyjaźni. W niej tkwi siła. Walczymy o to, by zuchy, harcerze, ale również instruktorzy byli wychowywani w duchu patriotyzmu. Najważniejsza w naszym działaniu jest wytrwałość. Fenomenem naszego ruchu jest upór ludzi, którzy dołączają do nas, działają, by wychowywać młodych. Od lat te same priorytety, cele, do których dążymy. Mimo tego, że odchodzą od nas ci, dzięki którym tutaj stoimy, obiecaliśmy dążyć do tego, co oni sobie wcześniej, lata temu założyli. Jako wspólnota spełnimy tę obietnicę. Będziemy o to walczyć. Wczoraj, dziś, jutro. Wczoraj poznanie historii, dziedzictwa narodowego, wszystkiego, co związane z rycerstwem, tradycją, a także historią miejsca, gdzie mieszkam, gdzie się wychowuję. Dziś nasza harcerska służba, zadania, które wypełniamy, kształtowanie postaw harcerskich i obywatelskich. Jutro, życie dorosłe, to jacy będziemy, jak to wszystko, co przeżyliśmy, nas ukształtowało. Jak harcerstwo wpływa na nasze dorosłe decyzje, nasze życie. Pozytywne zmiany, które zachodzą dzięki wspólnocie w naszych jednostkach. Te trzy hasła składają się na program Do Źródeł, który polecam wypełniać w przyszłym roku harcerskim. Bądźmy odważni, walczmy o wczoraj, to co już było. Zawalczmy o dziś, które jest dla nas ważne, ale również o jutro. Od nas zależy, jak ono będzie wyglądało. Niech z grunwaldzkiego pola do wszystkich skautów z naszych krajów dotrze wieść, że nadchodzący rok to czas, w którym wracamy do źródeł. Czuwaj, wspólnota drużyn grunwaldzkich. Grunwald, pole bitwy, 13 lipca 2013 roku. O zabranie głosu proszę Naczelniczkę Związku Harcerstwa Polskiego, druhny Harcwicz Małgorzatę Sinicę. Druhny i druhowie, szanowni państwo. Historia to nie wczoraj, to dziś, tylko trochę dalej. Drużyny harcerskie, wspólnota drużyn grunwaldzkich od 42 lat spotyka się na polach Grunwaldu po to, ażeby czerpać swojej historii, budując swoją przyszłość. To wielkie słowa, ale my, harcerze, zuchy, instruktorzy, doskonale wiemy, że nie ma przeszłości, jeśli się jej nie kultywuje, jeśli się z niej nie chcemy uczyć. Życzę wam siły, wytrwałości i wiary. Życzę umiejętności stawiania przed sobą najbardziej wymarzonych, dalekich celów i siły do ich realizacji. Wasze harcerstwo jest dziś, wasza zabawa, wasza przygoda, ale to także codzienne wyzwania. Powodzenia. Czuwaj.
pod oddziały drużyny. Waszość! Na prawo! Patrz! Hymn Związku Harcerstwa Polskiego. Oddziały drużyny. Baszność! Spocznij! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Pod oddziały. Baszność! Pod oddziały na prawo! Ja zapraszam teraz delegacje przybyły dzisiaj o złożenia wieńców pod pomnikiem grunwaldzkim. Thank you.
Thank you.
ryżąca, apelmistrz, starszy krążysz sztabowy Waldemar Pestler. Wojskową asystę honorową wystawiły pododdziały wchodzące w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Kompanię honorową dowodzi podporucznik Martyna Kubis. Poczet sztandarowy, dowódca pocztu, podporucznik Diana Podpirko. Sztandarowy, kardynał Krzysztof Wojżanowski. Asysta, nowy Marek Niemiecki. Maszerują harcerze.